Siema, siema, cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj ponownie Palionowo, ale zanim przejdziemy do Palionowa, to tak, tak, widzowie, wyciągam spod stołu to, co najważniejsze, czyli tablica subskrybujących, ponieważ zadziały się niesamowite rzeczy. Nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, ile jest subskrypcji na tablicy. Ostatnio mieliśmy zrobione 194 subskrypcje i powiedziałem wam, że jeżeli pójdzie tak, te subskrypcje będą szły jak szły wtedy, na tamtym czasie, to wbijemy, prawda, 200 tysięcy w 5 dni. Okazuje się, że naprawdę pokazujecie niesamowitą klasę, ponieważ niesamowicie dobrze wam to wychodzi, bo na dany moment mamy 194 tysiące 500 subskrypcji, co oznacza, że 4,5 tysiąca subskrypcji w 2 dni wbiliście. No to możecie sobie odpowiedzieć, że jesteście kozakami. Ja w tym momencie właśnie wymieniam to 0, oczywiście tu myk myk, wymieniamy na, no powinienem wymienić na 5, ale jeszcze nie ma 195, więc dam na razie 194 i mam nadzieję, że na następnym odcinku nie dam tutaj 5, tylko już tutaj się pojawi na przykład 0 i będzie 200 tysięcy. No nie wiem, no w każdym razie będzie mi bardzo miło, jak zostawić subskrypcję i wbijemy tutaj tą piękną liczbę, na którą już czekamy, prawda, z utęsknieniem, z upragnieniem niesamowitym, prawda, tyle. To wszystko z mojej strony, co chciałem powiedzieć na temat tej tablicy, a ja witam was oczywiście na Palionowie. Jesteśmy w tej mojej jaskini, w której tutaj musimy naprawdę, no, żyć. Napisaliście mi, że powinienem zmienić to łóżko i powinienem w końcu zrobić sobie pomarańczowe wyro. I zgadzam się z wami w 100%. Fioletowe łóżko, no, nie pasuje do mnie, zdecydowanie do mnie nie pasuje, ale mamy pomarańczowe, więc utala sobie podmieniamy w tym momencie, ponieważ przypomniało mi się, że zabrałem sobie z mojego domku przecież to łóżko, więc teraz możemy cieszyć się tą idealną, że tak powiem, idealnym kolorem idealnego łóżka, no może nie w idealnym miejscu, ale no niestety musimy zaakceptować warunki, które mamy. Ja dzisiaj chciałbym bardzo porozmawiać z kimś z Palionowa, z tego powodu, że, no wiecie, ja troszkę tutaj taki się samotny czuję w tym momencie i ja muszę coś, wiecie, jakąś, że tak powiem, no jakoś się stąd wydostać, po prostu najzwyczajniej w świecie. Więc tak, mamy trochę potęg na niewidzialność. Ja wychodzę z tego, prawda, niefajnego miejsca, ponieważ no już dłużej tutaj siedzieć naprawdę nie mogę. Jak widzicie, widzowie, na serwerze w danym momencie jest Yeti i Dave, więc z jednej strony chciałem pójść porozmawiać z Dave'em, z drugiej strony boję się, że gdzieś tutaj może być Yeti, więc ja w tym momencie ściągam wszystko z siebie, wypijam tą potę i w ten sposób będziemy mogli bardzo sprawnie stąd się wydostać. I jeszcze jedną rzecz chciałbym zrobić. Chciałbym zrobić łódeczkę szybko, żeby móc tutaj, prawda, szybko wpływać i wypływać, bo jak widzicie, nie jest kolorowo. Nie chce mi się tu za każdym razem pływać przez tą wodę, więc na szybko sobie wypłyniemy stąd. Ale nie będziemy daleko tą łódką płynąć, ponieważ ja chcę ją zaparkować dokładnie tutaj, w tym miejscu. Patrzcie, tu parkujemy i już sobie wychodzimy normalnie, bo to już dalej nie ma sensu co pływać, żebyśmy mieli tylko, wiecie, na ten mały odcinek, prawda, drogi. Więc ja w tym momencie idę do Dave'a, ponieważ liczę na to, że będzie gdzieś u siebie na chacie i muszę się rozglądać, czy tutaj gdzieś Yetiego nie ma, bo bardzo nie chciałbym go spotkać w tym momencie. Teraz jest najgorszy moment do spotkania go. Mam nadzieję, że go w ogóle... Dobra, jest Dave w domu, bo widzę, że tam skacze. Ale dobra, gdzie jest Yeti? Czy tu jest gdzieś Yeti, czy możemy się czuć spokojniej? Możemy się czuć spokojniej chyba. Dobra, dobra, wchodzę do Dave'a. Puk, puk, puk. Halo, jest tu kto? Halo? Halo, halo, ja wiem, że jestem niewidzialny. Potrzebuję mleko, masz mleko? Halo? Nie, za tobą jestem, halo? Tu. Za tobą! Halo! Nie trzyj się! Cicho, 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 bo jest Yeti tu. Mleko potrzebuję! Ha! Mleko! Gdzie mleko jesteś? Potrzebuję, tu jestem. Mleko! Tu jestem, masz mleko. Kurde, albo czekaj. Krowę jakąś. Sprawdzam. Mam mleko, ty, ale masz farta. Ja nie trzymaj, mogę. Trzymaj, Jezu święty, czemu ty się ukrywasz? Czemu ty się ukrywasz? No stary, bo ja uciekłem od tego Yetiego, on teraz gdzieś tutaj. Patrz, jest tutaj przed twoją chatą. Ha, on tu jest! No, kurde, nie, chodź do piwi, chodź do basen, chodź do basen, basen. Chodź do basen, dobra. Stary, ja wiesz, że ja nie mam domu, straciłem dom. Jak to nie masz domu? Masz dom, ten hobbicka chatka. No właśnie nie, on jest cały zaśnieżony w tym momencie. Nie wiem, przydałyby się dwie poty na niewidzialność, byśmy tam mogli pójść, ale niestety nie mam na dany moment. Ja zamieszkałem w tym momencie w cave'ie. Mieszkam, można by powiedzieć, że mieszkam pod mostem w sumie, można by tak powiedzieć. W cave'ie? Jak to w cave'ie? No... Fuj, tam są szczury, weź ale ode no mnie, stary, kurde. No nie, no ja czysty, ja się myłem. Ale tam... Czekaj, test. No nie rób tak, to nieprawda jest. Trochę takim wali takim. Dobra, takim stary, szurem, to tu ci wali. Wali się, ci tu, bo chloru się, nie użyłeś w tej wodzie, już to kiśnie się, tu wszystko. Umyj się, tutaj. Dobra, umyję się. No i od razu, czuć świeżość. Od razu lepiej, rozumiem. Kurde, dobrze, bluza, słuchaj, ja fresh. Może ci pokażę to miejsce, w którym ja mieszkam. Tak, chodź, no zdecydowanie. Wiesz, najgorsze jest to, że ten Yeti tu gdzieś jest. O nie, patrz, jest tu. Pota na niewidzialność. Krąży przed twoim domem. Masz potę na niewidzialność? Spokojnie, mam jedną na niewidzialność, czekaj, no, ale... Jesteśmy w... Poszukam drugiej. Klops mamy, że taką ujmę. Kurde, wiesz co, mam na noktowizję, ale... No ale mam... z noktowizji się robi, ale się robi z noktowizji na niewidzialność, tylko trzeba coś tam dołożyć do statywu, nie? Chyba jest. Kurczę...
Ja zapominam zawsze, jak się to robi. Ja zawsze muszę sprawdzić na necie, jak się robi. Ale już kurde, nie pamiętam. Dobra, no to słuchaj, to zrobimy inaczej. Chodźmy na pewno do Paliona, bo Palion ma na pewno podkina niewidzialność. Myślisz? Myślisz, że on będzie miał? Tak, tak. A wiesz, a jakbyśmy... Czekaj, no czekaj, nie wyjdźmy tędy. Wyjdźmy tu od strony basenu, może. Dobra, bo on tam krąży przed tym, więc to nie ma sensu. Dobra. Wiesz, możemy też pójść do mojego laboratorium, tam też coś... Powinno być, tak mi się wydaje. Ale może... O kurczę, ty tak, że tak powiem, odważnie wypływasz. Ja się boję mu pokazać, bo on jakby szukają mnie ogólnie, jestem poszukiwany. Bo ja mu uciekłem, nie? I on jest bardzo zły teraz. Czekaj, ty masz laboratorium tam, chodź tam szybko ten, nie? Tam, no, tylko ja tam mam narzędzia do zrobienia, ale ja nie wiem, nie wiem, czy jest pota akurat. Ale ja będę wiedział, jak są narzędzia, to będę wiedział. Dobra, no tam jest wszystko, co jest potrzebne. No to tak, to na pewno. Jeżeli góry? No na nie. Górze, tam na półpiętrze. Że tak powiem na białym tym. O, tutaj. Okej, tu dobra. Tu masz stoliki, myk, zapraszam. I tu masz wszystkie składniki, co tu jest potrzebne. No ja właśnie ostatnio zabrałem stąd wszystkie poty na niewidzialność. Ja mam je u siebie w tym, tam gdzie mieszkam teraz. To tam je mam. Ale wiesz, jak to zrobić, serio? Kurde, ja zostawiłem je w domku! Czekaj! Ja nie mogę, dobra, to już nie ma sensu tam wracać, czekaj. Nie, załóż spokojnie. Tak? No nie wiem, bo strasznie ryzykujesz w tym momencie. No bo moglibyśmy zalecieć tam, bo ja tam mam 6 pot, nie? Tylko ich nie zabrałem ze sobą. No tam w tym cave'ie. No nie, zestaw mojego alchemika, tutaj po prostu muszę, wiesz, sobie muszę udowodnić swoją wartość. A, rozumiem. Okej, to ja patrzę przez lunetę, gdzie jesteś. To już nie chodzi o ciebie, to już chodzi o mnie, dobra, czekaj, nie? Okej, to ja czekam tutaj na ciebie przy tym laboratorium. O, lecisz, dobra. Zapraszam. Dobra, jestem. I teraz tak, zobaczymy, czy jestem dobrym alchemikiem, czy słabym. To... A, tutaj, dobra, są. Teraz uwaga. Jak ci się to uda, to będę robi się coś. Pytanie co? Nie wiem, czy to, ale chyba ten. Jak to są poty na niewidzialność, to jesteś mistrzem, naprawdę. Bo ja zawsze zapominam, jak się to robi. Dobra, ja to trudno. Ja jakoś tu zawsze muszę sprawdzić. Dobra, no trudno, no leci. Ale może coś z tym być, może to się uda. Czekaj, kurczę, no, uwaga. Ja nie mogę! Co jest? Co za chłop? Dobra, zabrałem jedną. Ty, ale czekaj, może czekaj, walnijmy sobie jedną pod nogi. No. No, rzuć. A, ja mam rzucić, dobra, to trzeba tak od góry, bo więcej wtedy ma minut. No, tak? Cyk. Okej, 2,50, ściągnij rzeczy z siebie i chodź nie, teraz. Muszę tutaj do twojej skrzynki. Jest Yeti tu, jest cicho. Jest Yeti, jest przed laboratorium, wchodzi do laboratorium. Wszedł mi do laboratorium, jest na dole. Ściągnij to. Mamy ile masz czasu? 2,37? Nie, one są 8-minutowe. Ty masz 8 minut? No, a ty nie? Nie, ja mam 2,29. Dobra, chodź. Ja wychodzę. Dobra, bo to będzie działać tak, że po prostu tak, jedna z nas... Wyciągaj, lunetę mam w łapie, jestem przed laboratorium, widzisz mnie? Wychodzę, czekaj. Idę, dobra, jestem, widzę. Chodź tutaj za tą lunetą, patrz co on mi zrobił z domkiem, ja mu musiałem oddać mój domek, spisaliśmy dokument, gdzie on mi go przejął i cały jest zaśnieżony w tym momencie, widzisz to? No kurde ty, no. Totalnie jest jakby, wiesz, nie przypomina to w ogóle mojej chaty. Aj, nie wchodź tam, nie ma co tam wchodzić chyba, wiesz, bo on tutaj się kręci, a jest zakaz tam, nie wiem czy widziałeś tablicę, gdzie jest zakaz, chodź tutaj, szybko przejdziemy w ten sposób, tu i musisz, masz wiadro? Mam, no. Z wodą, nie. Czy puste? W twoim domku. Zostawiłem, bo musiałem, kurde, wziąć tego, w sensie dałem do laboratorium. Okej. Dobra, no nie, no bo na mleko, nie? Że jakbyśmy chcieli ściągnąć tą potę. A, to zaraz tu jest garniemy. Ta tablica i tutaj jest napisane, że nie można wchodzić do tego śnieżnego domku. Jak jesteś przy tej tablicy, to nie wiem, gdzie ty jesteś, bo ja się nie widzę. Aha, ale... tak, przy niej, no, przyniesie. Jest zakaz wstępu do zaśnieżonego domku i tu mi się wydaje, że właśnie chodzi o ten mój dom właśnie, który on zaśnieżył. No i tam, stary, jak ja tam byłem wczoraj, to znalazłem skarbiec. On tam ma jakieś w ogóle diamenty, emeraldy, jakieś netherite'owe bloki. Ja nie wiem, on jest strasznie bogaty. Ja nie wiem skąd on tyle ma, ale to jest nienormalne. I chodź tutaj, poczekaj, ja jestem koło domku Paliona tego starego. Ej, dobra, jestem. Tu mam lunetę w łapie i chodź za mną, tutaj ja mieszkam. To jest, że tak powiem, moje miejsce, tu zapraszam, tutaj jest taka łódka, do której sobie wsiądziemy. A, zapraszam. Tu jest jakiś utopiec stary, o kurde. Jeszcze z tym się nie spodziewam. Dobra, jedź. To ty musisz jechać, bo ja wsiadłem ten. Tu i teraz w lewo od razu. Tu jest taka luka, no i na sam koniec do tej luki. Tam trzeba wpłynąć, tutaj w danym momencie ja mam, prawda, że tak powiem, swój domek. Widzę. Mieszkam w takich warunkach właśnie, super fajnych, nie, więc to jest ogólnie... dom teraz, stary? No, jest tragedia, no.
kurde, ale alchemik. Ja założę sobie też hełm, żebyś mnie widział. No, mam tutaj trochę tych pod właśnie, więc dzięki temu ja jestem w ogóle w stanie podróżować po Palionowie, także mnie ten nie zauważył. Ale korzystam z nich tylko jak on jest na serwerze, więc jak go nie ma, to wtedy normalnie łażę. Ale ogólnie taka sytuacja. No, niezbyt kolorowe warunki, ale wiesz, mogło być gorzej, nie? Przynajmniej jestem tu bezpieczny. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Co nie ma opcji? Stary, bierz najpotrzebniejsze rzeczy, stary, przyprowadzasz się do mnie. No stary, no nie będziesz mieszkał w jakiejś ruderze, ty. No, no nie ma opcji, no nie, no nie będziesz tak, żeby tak na krzywy ryj tak się wprowadzał. Jaki krzywy ryj, hopie, wbijasz do mnie jak szef do szefa, wbijasz. No dobra, wbijasz. Przekonałeś, dobra, to wiesz, wezmę te poty na niewidzialność, żeby one się przydały zrobimy może. Zrobimy ci pokoik, zrobimy ci pokoik. Dobra, dobra, oczekaj, Boże, mi się położył, o, mi się skończyła w ogóle pota, nie, ale to już chyba wystarczy. Dobra, to biorę w takim razie te wszystkie rzeczy, to zabieram. Tu, dobra, wszystko mam w sumie, dobra, wsiadam. Możemy dawaj, płynąć, nie możemy ma płynąć. Nie, tylko ja już sypie. Jestem widzialny niestety, nie? Ale ja mam tą drugą potę. Nie wiem, czy mam ją użyć, czy nie. Nie, ty tu jest. O nie, wyrzuciłem przed siebie, widziałeś? O kurde, czekaj. Stary, nie mam poty. Musiałbym wypić. Nie. Dawaj, to pójdź tutaj. Dobra, wysiadamy, no. Dawaj, bo ja rzuciłem tą potę, co żeś zrobił, rzuciłem przed siebie i ona wypadła do wody. Masz to, ja cię mogę wypić. Ja czy mogę ci dać potkę, jak nie masz. Nie, czekaj, ja mam teraz, ja mam te swoje. Ale czekaj, co do mnie strzelał? Dobra, dostaniemy się tam jakoś. A nie, to dojdziemy do tego. Na razie, na razie nie piję, bo to... Ała, nie bijcie mnie. Brudek, strzela. Dobra, idziemy, dawaj. Dobra. Będziesz normalnie w mojej chacie. Myślę, gdzie by ci zrobić miejsce, ale wydaje mi się albo w podziemiach, ja nie potrzebuję dużo, ja potrzebuję, wiesz, tam, że łóżko, skrzynka była, nie? To w sumie tyle. A? Jakiś, nie wiem, pa, mogę się tu wkopać w dół. Nie, czekaj, ja myślę, bo patrz, jak pójdziemy tutaj do góry do mnie. Dobra. I pójdziemy tu, na samą górę, to tutaj na lewo jest taki... W sumie tu byś mógł się zagospodarować, nie? Tylko trzeba ja to nie jakoś mogę, oddzielić. ale luksus. Nie, no szef no. To jest jednak szef, u szefa u szefa to jest jak u Pana Boga za piecem. Myślę, że tu możesz zrobić co chcesz, bo te drewno da się zniszczyć chyba, bo za nim nic nie ma, no. Tak, więc tu możesz zrobić co chcesz, nie? Jedynie co ta drewniana ściana by tutaj została, no ale... No. Ale tak, ale to możesz zrobić co chcesz. No patrz, tutaj, tu już widzę, że jest tak, patrz, tu jest skrzynka. Ale bo to cały ten floor, a nie, o kurde, jednak nie. Ale mam ukrytą skrzynkę, widzisz to? Dobra, ej, no, o kurde, no fajne. No nie, tutaj możesz zrobić co chcesz w sumie. Dobra, no to ja tu szybkie zagospodarowanie, patrz. A to nie, tego nie rozwalam. No, musisz pamiętać, że za tym wszystkim kurde jest. Dobra, czekaj, zrobię tak. Zrobię jeszcze, nie, to tu jest crafting. Zrobię sobie jeszcze jedną skrzynkę, żebym miał jakieś na te swoje rzeczy. Myk, dobra, postawię to tu. Odłożę tu te wszystkie rzeczy moje, nie, całe kurde. Bogactwa. Ja nie mogę, stary, ja mam, patrz, ja ci pokażę jaki ja dzień... Patrz, przeczytaj sobie ten dziennik. To jest mój dziennik, ja go prowadzę, odkąd uciekłem. Czytam. Dzień pierwszy ucieczka, drugi powrót. Dzień tego odkryłem jego skarby z moim domu. A jeszcze nie ma dnia czwartego! No właśnie, czekam. To jest dzisiaj właśnie, muszę napisać. No więc uwaga, w tym momencie jest pisane, uwaga, najlepszy dzień. Aha. Dzień czwarty. Let's go. Dzień czwarty i jest tak. Zamieszkałem z... Kurczę, nie mogę... Nie mieści mi się, muszę na następnej stronie to zrobić. Dobra, robimy to na następnej stronie. Dzień czwarty. No, nie umiem pisać. Zamieszkałem z szefem nad szefami. Razem w zielonej... Zielonej żabie. Mega, dobra, no i mamy czwarty dzień rozpisany. Teraz muszę tam... Cały ten teren tutaj jest twój. Możesz tu robić co chcesz. Dziękuję ci pięknie, twoje. Naprawdę. Ta pomoc jest, prawda, nieoceniona. Ja sobie tu posegreguję to wszystko, tak żeby mieć te płoty też w bezpiecznym miejscu. I całe złoto, to cały mój dorobek jest. Ja nic więcej nie mam w sumie. Wszystko mi przejął ten Yeti. Ale dobrze, dziękuję ci. Ty masz dalej to płotę, to jest niesamowite. Mi się już dawno skończyła. No, ja minutę wiadro, jeszcze. Gdzie? A tu mam dwa wiadra. Jakbyśmy mieli krowę, to bym mógł ten... Dobra, no ale tak cię widzę. Wyobraź muszę. Wyobrażam sobie. Dobra, wyobraziłem sobie, że to stoi. Nie no, jest git. Nie no, słuchaj Dawidzie, dziękuję ci pięknie szefie za takie... Pa, ja jeszcze mam tu zjeżdżalnię normalnie. Ja nie mogę. Nie, masz wszystko. Cześć, że ja nigdy na tej zjeżdżalni nie zjeżdżałem. A to nie, da ci pokażę coś lepszego, bo ta zjeżdżalnia jest gitem, ale patrz, tutaj w ogóle jak tu sobie wyjdziesz, to jest lepsze, bo to jest takie ze skokiem. Zresztą fajnie mienią te kolorki, zobacz, pa. O kurcze, ale skok, dobra, uwaga, skok przez płot.
Nie, no stary, tu jest tak jakby luksusowo. Luksusowo, nie? No, tu czuj się jak u siebie w domu, nie? Dziękuję ci, dzień, naprawdę, naprawdę. No, w tym momencie, że tak powiem, spotkało mnie tyle szczęścia, ile mnie przez ostatni tydzień nie spotkało, więc dziękuję ci pięknie. No, ten pokoik prezentuje się naprawdę cudownie. Tutaj, no, patrz, nawet mogę przy twoich ustach sobie tutaj myk. No, tylko ich nie całuj, bo będę czuł się nie, źle. No, ja w tym momencie dupsko sobie wycieram. Nie, no, żartowałem oczywiście. Nie, ale, no, stary! Nie, 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 no to był to taki nieśmieszny żarcik. Dobrze, dziękuję ci pięknie. Pozwól, że ja pójdę w kimę, bo jestem troszkę zmęczony i też jest, prawda, noc, więc może ja pójdźmy spać. Mówisz. Dziękuję ci za tą niesamowitą pomoc. Do zobaczenia jutro w takim razie. Do zobaczenia jutrzejszego dnia. Pozdrawiam. Do zobaczenia. I dobrej nocy życzę. Elo. Dobranoc. Elo, elo. Dobra, widzowie, ja nie wiem jak to jest możliwe, że mnie tyle szczęścia dzisiaj mogło spotkać, ale jak widzicie, zamieszkałem z szefem, w tym momencie czuję się w miarę bezpieczny i no tutaj czuję, że mnie ten Yeti raczej nie złapie, że tutaj mogę się czuć bezpiecznie. On tutaj gdzieś krążył, ale w tym momencie ja idę w spanko i już mnie totalnie nic nie interesuje w tym momencie. Czuję się bezpieczny, mam zakwaterowanie, zamieszkałem z szefem, no po prostu nic dodać, nic ująć. Szef shop, pierwszy link w opisie, tam nie pierwszy, tam jakiś, któryś link w opisie, nie wiem gdzie ja to mam w ogóle, ale wiem, że jest w opisie, więc zapraszam, prawda, na szef shopa, bo co dwa szefy to nie jeden. I tyle, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa.